Cześć, nazywam się Darek Krawicznicki i witam w końcu na mojej nowo powstałej stronie videomarketing.pl. Naprawdę wierzę, że znajdziesz tutaj coś interesującego w sprawie niezwykle szybko rozwijającego się marketingu na YouTubie. No, zapytasz pewnie, dlaczego wideo, a nie jakaś tradycyjna strona tekstowa z obrazkiem czy inną grafiką dla osłody. No, najlepiej na darmowej platformie WordPress. No, mianowicie od 2007 roku Google i YouTube już są w jednym domku i raczej śpią już też w jednym łóżeczku. Jak pewnie zauważyłeś lub zauważyłaś, w wynikach wyszukiwania zaczęły się pojawiać miniaturki wideo, no i często w pierwszej trójce wyników, a równie często na samym topie strony. No, jednocześnie tradycyjny rynek na ciekawe frazy, na dochodowe frazy jest opanowany tak przez pozycjonerów, że jeżeli nie włożysz sporo serca w swoją stronę, to raczej nie masz szans wyróżnić się z tłumu. Natomiast o sukcesie strony broszurki możesz po prostu zapomnieć. Jestem gdzieś od 4 lat, ponad 4 lat, właścicielem kilkunastu stron internetowych w swojej niszy medycyny pracy. Umożliwiły mi one wypróbowanie typowo lokalnego biznesu, no, można by powiedzieć, na przedmieściach Wrocławia. W sumie dzięki internetowi, no i oczywiście oraz znajomości języka angielskiego, zacząłem dostawać kontrakty z całego dosłownie świata. Przyciągam w tej chwili lepiej płacącą klientelę i raczej nie targuję się z osobami chcącymi tak zwanej taniochy. Po prostu mają od tego moją szacowną konkurencję. Ostatnio jednak ruch na moich stronach, tradycyjnych stronach, pomimo że dalej fantastyczny, nieco stanął. Weszli nowi gracze i zaczęli mi po prostu odbierać najsłodsze kawałki mojego tortu. Natomiast przez zupełny przypadek zainteresowałem się kanałem YouTube i problemem wideo online. Kupiłem kamerę i zacząłem kręcić. Wprawdzie jestem w biznesie marketingu internetowego wideo dopiero od pół roku, ale wyniki są fantastyczne. Po prostu ludzie przychodzą do mojej przychodni medycyny pracy po obejrzeniu moich filmów, mojego Bollywoodu. Oczywiście samo nakręcenie filmu to nie wszystko, no bo przecież Google ani YouTube na dobrą sprawę nie wie, co pokazujesz. Są to jakieś bity, elektrony czy jakieś tam inne w tym systemie. Natomiast kilka prostych trików optymalizacyjnych pomoże Twoim filmom wybić się przed konkurencję, a Tobie przyciągnąć klientelę. No w tej chwili niezależnie od branży, w jakiej działasz. Oczywiście no pomoże to tylko dobrze zrobionym filmom. Warto również się pośpieszyć. Szczęście nigdy nie trwa wiecznie, sprzęt cyfrowy tanieje, a tam, gdzie ktoś już jeden odniósł sukces, to raczej znajdą się jego naśladowcy. A być może nawet niektórzy potrafią zrobić to lepiej od ciebie. Ponieważ to wideo dotyczy marketingu internetowego, z przyjemnością usłyszę, jakie chciałbyś jeszcze zobaczyć filmy, na jakie tematy. I poprzez komentarze na YouTube lub mojego bloga videomarketing.pl możesz mnie zainspirować pozytywnie, przy okazji odnosząc jakąś swoją korzyść. Czyli jeszcze raz zapraszam serdecznie, Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny pracy. Jest całkiem prawdopodobne, że zainspirowany moim wideo zaczniesz niektóre sprawy robić lepiej. Nie jestem tutaj zwolennikiem kopiowania mnie czy idealnego naśladowania, natomiast po prostu testuj. Jeżeli jakaś metoda, jeżeli coś w jakiś sposób będzie pracował lepiej dla siebie, umieść komentarz na moim blogu, na moim kanale YouTube. Pomoże to Tobie, pomoże to również innym w osiągnięciu sukcesu. Także jeszcze raz powtarzam, warto się śpieszyć. No, w tej chwili jakiejkolwiek niszy byś nie dotknął, tak jak król Midas, zamienisz ją w złoto. Za parę lat przypuszczam, że znajdą się również pozycjonerzy od tych tematów, czy spamerzy wideo, także Google z YouTube'em zaczną się motać. Natomiast w tej chwili po prostu naprawdę wszystko zamienia się w złoto. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Darek Kraśnicki, lekarz medycyny pracy z Wrocławia.